No i był Władek i w sumie potrzebnie z nim walczyliśmy. Władek powiedział, że potrzebuje zaklęcia i Fafki był dał zaklęcie. I tak było. Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przezabawnej serii z gry Magica, a dzisiaj jest ze mną niezmiennie Sztyks, ale chyba jestem w złej serii, bo przezabawnej to ja tak. W której? W tej żałosnej. No, nie, różne są zdania, w każdym razie jedno jest pewne, to jest gra, która już trochę z nas potu wylała, mieliśmy z nią sporo problemów, ale już to te męczarnie dobiegają końca. Nauczyłem się nowych przekleństw. Tak, jakich? Piękniej. W każdym razie, no, różne oczywiście żartujemy, moim zdaniem grało się całkiem tutaj nieźle, ale tutaj żaden spoiler to chyba nie jest. Dobiegamy, można powiedzieć, do końca, do mety, zostaniemy zwycięzcami zaraz, rozpoczynamy rozdział 12 Diamenty. W górach szaleństwa, może tutaj już nie przedłużajmy, ja wystartuję. To co, będziemy już była modlitwa przed, wiesz, wyruszenie w drogę? Tak, to się uda. Wciąż niezdolni do formułowania choćby najprostszych zdań, w stresujących warunkach czarodzieje ruszyli do boju z Fafnirem i niemal go uśmiercili. Na szczęście dotarłem, to znaczy przyszły Vlad dotarł w porę na miejsce i zapobiegł katastrofie. Tak było, nie? Tak było, było. Posiadłszy wiedzę, jaką nadać Asaturowi... Jak nadać Asaturowi cielesną postać, nasi bohaterowie byli wreszcie gotowi do boju z potężnym demonem. Mówiłeś, tych, którzy się nauczyłeś nowe przekleństwa, a ja przez te wszystkie intra się nie nauczyłem czytać, więc... Ale kolejne serie będą, bo spróbujemy, dokładnie. W każdym razie, no tutaj mieliście już w zasadzie wszystko powiedziane, ja tutaj przed odcinkiem sobie przypomniałem, co mniej więcej się działo, ale... Chyba nie muszę powtarzać jeszcze raz tego, co mieliście właśnie w tym intrze, w Las Przyszłości. Tak więc znów tu jesteśmy, tym razem jednak Asatur nie będzie nam straszny. No ja nie wiem, ja się boję Asatura. Pielucha jest? Czy nie? Wykorzystaj czar. Materializację we właściwym momencie, dam ci sygnał, żeby nie było wpadki. A może spróbujmy? Oszuści, przecież już się z wami uporałem i teraz drugi Vlad wchodzi. To jest dzikie. Ty to pokazałeś w tamtym poprzednim odcinku? Tak, to już było widać, to już widzieliście w przednim odcinku. Całkiem o tym zapomniałem, no to chyba musi już ze mną walczyć. A ja tego już nie rozumiem, to jest pomieszanie z poplątaniem dla mnie. My go nie zabiliśmy? Chyba nie, myśmy go nie zabili. Może nie zabiliśmy, ale... Czekaj, bo ten gnojek, co on robi? A ty mnie to nie działało? Wodą go! Nie leć go! Nie! Wojer! Dobra. Aha, czekaj, bo... A, ja nie! Ratuj. Ojej, burza, kurde, a to na pewno... O, właśnie! Q-F-A-S-A, uwaga! Ale nie, nie. Ale to ja pierdzielę, ale to zarąbałeś, panie, to dawaj! Ale... O, proszę bardzo! Proszę prosić, już myślałem, bo ja pamiętam, że u niego trzeba było... Inspiracja z natury. No, akurat burza się zaczęła, pewnie, słyszycie, deszczyk tutaj w ogóle. Taki już prawie jesienny satelicie. Ej, to tu... Czekaj, tu są byliśmy. Te potwory, tak. Które dają nam kostur, że znaczy, możemy taki może nie. Promień nieskończony. Czy właściwie to czy my... Tak, oto byliśmy. My. No to. I Władek. Tak jest. A zabiliśmy go teraz. I znowu jest. Tadam. Aha. No. Wróciłem! Powiedzmy, że rozumiem, co tutaj się dzieje. Co ty pogrywasz? Ten koleś ma maskę jak ten. Jak Jack Rzeźnik z Fable. Tak? Nie pamiętam. Z jedynki czy z której części? Z jedynki. Z jedynki. No. Nie, jestem mokry, kuźwa. Dobrze, jakbym deszczu nie widział. To moja radość. Ej, ale, sorry, ale co tu, coś tu nie pasuje. Czy my nie mieliśmy teraz jakiejś materializacji użyć czegoś? No, bardzo możliwe, że tak było. Ooo, chyba jednak nie. Uuu, to mi się nie podoba. Tylko, nie żyję. Oj, zabiłeś mnie troszkę. Ja nie. Ojej, to oni. Nie. Nie zdążyłem. No, to powtórka, nie? Wiesz, że tu nie ma punktów kontrolnych. Chociaż nie, tu nie, chyba był, się... Tu się był, tak, dobra, niech będzie. Tu się załączyła nawet gadka, szmatka, zazwyczaj jak są gadki, szmatki. Wiesz co, wystarczy, że mu walniemy z kamienia, tylko trzeba tak trochę dłużej przytrzymać. Okej, okay, dobra, tyle, że... Po dwa razy i... Portus. Znowu spodnie nas ściąga. Głupi pies się tu dopija. Dopija? To jak pijawka ci krew chce. No, ma popanie. Co ty pokrywasz? Dobra, to już widzieliście. Niestety nie da się bardzo przeklikiwać tego wszystkiego. Dobra, ja se od razu zapodam. Masz kamieniem. Musisz tak przytrzymać, tak wiesz, jak na maksa. Tak, ja wiem, no. Taki wiatr już, że słychać taki wiatr już nawet, nie? No. No kurde, jeszcze trochę. Teraz ja go pierdzielę. No nie działa! Oszuści! O kurde.
O, to sygnał. Czeka, to sygnał. Jest sygnał. To czekaj, materializacja. Materializacja. Czekaj, bo już przeleciałem to. Fuck, gdzie to jest? Ja tego nie wiem. Nie, to był sygnał już. Fuck, czekaj, już przegraliśmy życie. O, jest materializacja. O Boże święty. No, masz to. To jest tak trudne chyba, że... Czekaj. Dobra, chyba jeszcze raz zaczniemy. Ratuj, czekaj. Nie, no obstrzyknie. Dobra. No teraz ty ja mnie. To spróbuję. Teraz ty mnie. Nie, ale no, zrozum, to trzeba zrobić tak. Najpierw zjechać mu żyto. Aha, no. Łebą mu tu życie, a ja się... No. Dobra, jeszcze raz, od nowa. Ja muszę przećwiczyć ten czar. Dobra, spadamy, umieramy. No po co, że teraz jest jakby nowa. Nie ma tam tych ziomeczków już. Tylko niech się skończy. Jest tarcza. Tarcza, szmato. No o, akurat co zrobił, nie? Nędzia wiedzy. Ha, no ładuj mnie tym piechunem, ładuj mnie. Yeah. Nie, nie! Skrzeźbie. Ale wypierdziłem tamtego, widziałeś? To było dobre. To skrzeszenie jest takie lewa. Co za oszustwo. Dobra, to ja napierdzielam. Niech w jednego nas... O ty gnoju. W jednego z nas mogę napierdzielać. Na EP. I że jesteś przygotowany na materializację? Bo ja nie. Chyba nie. A będzie znak? Władek? O, no, jest znak. Czekaj, to teraz tak. Tak trochę pada, S... nie? Co to jest dalej? SQ? Czekaj, no. Ja to zrobię. S, Q, A, Q, F, A, E, S. No już dupa, za późno. A może to nie jest za późno? Fagaj, to jest trudne. Dobra, to jeszcze raz. No, sześć. Ha, pieguno. Ej, ale kufasą go można, nie? No, można, ale... Dobra, nie. I tak się jak było. Kurde, to jest dość trudne, widzę. Kufasą go no, dwa kufasą razy No, kufasą go pierdzielniemy, no masz rację. No. To ja się przyszykuję z materializacją, a ty no. Zrobisz kufasę? Tak, no. Tak to trzeba zrobić. Tylko poczekaj, to może na sucho, tutaj... Dobra, to ja materializację znajdę sobie, bo mi się wyłączyła. No, no właśnie, też tak u mnie trochę. Znaczy, ja też spróbuję, może. Tak awaryjnie, nie? Słyszenie zmarł. Ona nie jest trudna, bo to jest... S, Q, F, A, E... No jest trudna. S. I już. A nie, ja oczywiście coś innego zapadałem. Ja oczywiście mi pod nogi. Ale umiesz to zrobić, tak? Tak. Bo mi nie wyszło. To nie jest trudne. Ja. To ja mam kufasę, tak? Podoba mi się to moje. To czekaj, ja... Czy za mną stój? No nie, ja też jedną kufasę zrobię. Dobra, to zrobi każdy z nas inną kufaskę. I teraz myślę, słuchajcie, że rozwalimy to, rozłożymy. Będzie materializacja, przywołamy tego demona zza światu. Łe kurde, dobra, to ja już robię. Q, F... Nie, jaram się. No palę się! No fuck! Kurde. Weź mnie ten, uleż mnie szybko! No, jest, dobra. Czekaj. Teraz dopiero S, Q, F, A, E, S. To jest! Yeah! Tam. Mamy to. Ha, więc faktur kazał jak mi przywołać, co? Prostaczki, nie macie pojęcia, jak mi zgotowaliście swoim dziennemu punktu kontrolnemu. No to będzie trochę słabo. Ja znowu za raz pierwszy ujrzałem Midgard. Wiedziałem, że należy go zniszczyć, zmienić w kolejną prowincję Krainy Duchów. Brakowało mi tylko potężnego niewolnika, który wykonałby moje polecenia. I tym niewolnikiem był Grimir. Dokładnie. Któregoś dnia znalazłem krańc świata, więzienie, którego jedynym lokatorem był rozkosznie pełen nienawiści Grimir. Przekonanie go, że tylko ścieżka zniszczenia przyniesie mu ukojenie, mało dziecinie proste, trzeba przyznać, że robił to, co do niego należało. Czyli co właściwie? Siedział tu. Nie, a te potwory to tam. Przy okazji. A teraz, śmiertelna istoto, dowiesz się, jak umrze Midgard empirycznie. Nie, bo ja mam kufasę. No jak umiera Midgard, pokaż mi. Tośmy poszli w dół. Ej. Ej, i co teraz? Bijemy się. Król wrzuci. Król Żygowin. Jest punkt kontrolny, widziałeś? Tak. Nie wyszło mi... Ej! Myślę, że Medzika to świetny gość. Odblokowano takie osiągnięcie. No, bardzo ciekawe są te proste kombosy. No poszło gładko. No póki co. Poznaliśmy wir. To chyba nie koniec, wiesz? What the fuck? No. Teraz ta impreza była z okazji... What the fuck, co nie tam działo? Ja nic no ja też nie rozumiem, kiedy byliśmy w przyszłości, kiedy w przeszłości, kiedy jest teraźniejszość. To jest dziwne. Ale jumpy! Jumpy, slampy.
skoki z rampy i nic będziemy na tej imprezie, rozumiem. Czy nie, bo ja bym chciał... Bo myśmy byli na tej imprezie. No. A, czyli my jakby na początku byliśmy... Ta początkowa już impreza to była dla nas. No. Z okazji końca gry. Tak. Na to początku. Takie trololo trochę, bo ja nie powiem, nie zrozumiałem za bardzo wszystkiego. Co tu się działa teraz, co się dzieje się? Nie wiem. Kredity! Wow, no to szybko przeszło. Kurde, nie wiem. Przeklikać. Zawsze jakoś te zakończenia są krótkie tych nowych gier. Martwiłaś wiele. Tylko 6 zebrałem. I co, jak oceniasz grę? Gra szczelanka, bardzo fajna walanka. Wiedźmin, 3,5/10. Wiedźmin, przy tym to gówno. Hehe, przy wszystkim to gówno, bo to polska gra. Nieprawda. Uleczę cię. A nie wiem, ty jesteś frajerem. Bo piszę na czacie. Fajna gra. Ho, ho, ho. Dobra, ale tak serio już. Co byś powiedział ciekawego o tej produkcji? No co mogę powiedzieć? No grałem się przyzwoicie, ale były strasznie upierdliwe czasami multi. I trochę bugów, wnerwiających bardzo. Tak, bugów. Ale to każdy multi, w którym na koopa ja polecam. Nie trzeba umieć w to grać. Mówią, że to RPG, a ja tutaj żadnego rozwoju postaci ani, nie wiem, skomplikowanej fabuły nie widzę. Chociaż, dobra, może nie, z skomplikowaną fabułą... ciężko nazwać to RPG-iem, ale taki tak, hack and slash, taka napierdzielanka. Jak się nie umie grać, to się spamuje skillami, jak się umie, to jakieś kombosy robi i tak dalej. No, dla mnie jak widać, jeden kombos bardzo pomógł. Pisaliście tam, stosujcie tornado, dlaczego nie stosujecie tornado? No to może byłoby dobre na wielu wrogów. Na kufasie się ale na kufasie przejdzie. Dokładnie, tak. Chyba, że byliśmy w budynku. Zmieliśmy jeszcze czytaj kupa sprawdzić, poprzedni czy bardzo coś takiego. Kupa. Kurwa możemy sprawdzić. Kurwa nie działa. Nie działa. Można powiedzieć, że kurwa strzela promieniami. Szczęścia. Takiego co tu jeszcze jest? Lecząco pierdzące. Może być. Nie wiem. Sara też słaba, tutaj pozdrawiamy wszystkie Sary. Sara. Sary, bary, czary, gary. Nie masz. Sary. Ale fajnie, widzicie, fajne kredyt. Jest takie. A Sary. A co Sary? Uuu, ale już jakby kminił. O, Magica, je, Krzysiu się odzywa na Steamie. Tak? Cóż, słuchajcie. Słuchajcie, to chyba tyle. Myślę, że nie będziemy przedłużali tej chwili. Po kredytach coś jest, więc jakby było... W sumie to przedłuższy może ten moment. Ale widzisz, dużo osób robiło tę grę. Wydaje się, że taka prosta gra, ale... Ale no, jednak. Kiedy te kredyty się skończą? A może to się zapętla już? Tej może. A może trzeba kliknąć? A może ten? Ach, nie. A może się wywali na pulpit? Almost of all our loving parents. Poszukajmy Polaków. Tak. Andrew Cieśla, widziałeś? Nie, u mnie już są pozdrowienia dla wszystkich i dziewczyn. Pozdrowienia? Tak. Ja jestem na lokalizacji. O, trzeba się chwalu, kto był CEO. O, O, jest nawet ten, Łoś himself. A. No, różni producenci mają różne zboczenia. Tu mamy Łosie. Okej, to poczekajmy teraz. Reklamy, dobra. Retro Graphics. Ale pytanie jeszcze jest takie, tutaj małą reklamę, mówisz o reklamach, ale my też musimy reklamę małą zrobić. Jaka kolejna seria? No to szampon Sztyx zapewni ci blask włosów daje, i trwałość. Szampon Sztyx daje włosów błysk. No, och, dobre hasło. Także wiecie, my w przeciwieństwie do innych nie będziemy robili sklepu z koszulkami, tylko pierdykniemy właśnie produkcję szamponu, nie? A, tak. No, a co, to idziemy większy biznes. Ja zamawiam całą skrzynkę. O, skończyły się napisy. Mam nadzieję, że przeciwłupieżowy też wyprodukujesz. I koniec? Halo, dzień dobry Krzysztof! Rozumiem, Krzysztof, że... na pewno Krzysztof, tak. Pogratulować wspaniałej serii tego, że właśnie ją zakończyliśmy. Zakończyliśmy... Krzysztof, nagrywacie teraz? No tak! Właśnie czekaliśmy na jakiś zabawny moment w tym odcinku i właśnie w tym momencie, Krzysztof, ty wbiłeś. Ukończyliśmy właśnie z naszą serię z Dream Magica. To może się pożegnajmy i pogratulujmy. Tak. To gratuluję ci. Też ci gratuluję. Gratuluję ci, Krzysztof. Dziękuję. No to co, słuchajcie. Decyzji chyba jeszcze nie podjęliśmy, co prawdopodobnie będziemy nagrywali, ale ja wiem, że to jest Divinity. W każdym razie dziękujemy już wam. Gra. Gra. A wiesz, że w Austria doszła?
A, to fajne info. Wszyscy, którzy oglądali naszą serię z Magiki, czekali na nie. W każdym razie, słuchajcie, dziękujemy wam już bardzo za uwagę. Dziękujemy też ci, Krzysztof, mnie tutaj wyprowadziłeś z równowagi. Masz coś do dodania, Sztyksu? Ja bym chciał podziękować mamie, tacie. No, już mówiłeś to w każdym jestem bardzo, i to jest bardzo słabe. Się tak, ukończyć tę grę. Tak, jesteś dumny z tego, tak. Prawda? Tak. A ja jestem teraz, nie wyszło mi, nie jestem dumny. O, teraz mi wyszło. Także też myślę, że fajnie było pograć w tę grę i mamy nadzieję, że seria wam się podobała. Dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych seriach. O, wyłączył się kredyt i zamknęła się księga. Na razie. Na razie. Cześć.